Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Mistrzostwa Polski się rozpoczęły 29 kwietnia 2021. Indywidualne Mistrzostwa Polski mężczyzn oraz kobiet. Przedstawię jedną z partii, która już się zakończyła, więc tak na świeżo. Grał ją Tomasz Markowski, arcymistrz, który pięciokrotnie zdobywał tytuł Mistrza Polski, z aktualnym mistrzem Polski, Kacprem Piorunem. Moi drodzy. Przejdźmy od razu do rzeczy. Białe rozpoczęły ruchem C4, czyli partia angielska tutaj jest szykowana przez białe E5 i G3. Tomasz Markowski słynie z tego słyną, i słynie z tego, że bardzo często białymi stosuje ruch G3, nawet w pierwszym posunięciu. I był wielkim, wielkim specjalistą w tego typu zagraniach. Jego styl gry jest taki bardzo pozycyjny. Potrafi również grać ostro, oczywiście, ale bardzo dobrze gra technicznie i potrafi przeciwników, że tak powiem, zamęczyć, zadusić, wyczekać maksymalnie. Jego kamienna twarz naprawdę nie pokazuje podczas gry niczego, że tak powiem, nie jesteśmy w stanie żadnych emocji odczytać. I to może być bardzo trudne dla jego przeciwników, na pewno z punktu psychologicznego. Katper Piorun zagrał z koczkiem na F6, Goniec G2, normalna sprawa. Tutaj oczywiście taki ruch D5 istnieje ale Kacper postanowił zagrać C6. Tutaj panowie mieli miesiąc czasu na przygotowanie się do Mistrzostw Polski. Myślę, że to jest dosyć dużo jeżeli chodzi o właśnie grę w szachy na tak zwanym polskim podwórku. No i tutaj na pewno zawodnicy ze sobą mieli okazję zagrać. Tutaj powiem Wam bo zapomniałem na początku z jednym i drugim panem miałem okazję zagrać. Z Tomaszem Markowskim jest to trudniejsza sztuka, ale jednak partię klasyczną zagrałem. Oczywiście przegrałem. A z Kacperem Piorunem grałem Partię szachów szybkich. Moi drodzy, dalej tutaj skoczek F3 zostało zegrane i E4. Jest to normalna prowokacja, do tego, żeby poszło E4. To jest normalny ruch i normalna reakcja też białych. Skoczek na D4 całkiem sensowna i angielska pozycja, że tak powiem. Ten skoczek tu ma zawsze jakieś manewry przerzutu, no ale dzięki temu tutaj czarne mogą sobie rozwijać szybko figury. I Hetman B6 jest takim. Bardzo ciekawym ruchem, nieco końśliwym, i może takim, przynajmniej dla mnie, nieco nowym bym powiedział, bo tak z takim ruchem się jeszcze nie spotkałem. Także tak innowacyjnie tutaj Kacper Piorun próbuje grać w szachy. Skoczek zagrał na B3. I moi drodzy, zasada jest taka: w ogóle ten skoczek przede wszystkim powinien pójść na cerwa. Zdecydowanie on tutaj na E3 mógłby stanąć lepiej w przyszłości. A skoczek na B3 jest narażony na taki marsz tutaj pionkiem bandowym, i z reguły, jak figura pojawia pojawia się tutaj na, na, pol, na linii B, powiedzmy, czy na linii G, to często ten pionek bandowy właśnie atakuje tę figurę. Tak też się dzieje oczywiście w tej partii. Zostało zagrane A5 i tutaj Tomasz Markowski gra D3. Moi drodzy, tutaj oczywiście ta pozycja jest całkiem normalna. to jest wszystko porówno, że tak powiem. E, drapać centrum e, jak najbardziej trzeba, trzeba oczywiście też pamiętać o zrobieniu szybkiej roszady. Tutaj goniec się otwiera bardzo dobrze e, i Kacper Piorun konsekwentnie gra swoje oczywiście, A4. Ja e, jeszcze pragnę nadmienić, że Kacper Piorun, moi drodzy, był wielokrotnie, już nie pamiętam ile razy mistrzem świata w rozwiązywaniu zadań szachowych, to jest. Bardzo wszechstronny zawodnik, również gra w polskich ogórkach, w, w drużynie polskich ogórków. Gramy sobie czasem na liczesie, także zachęcam. Moi drodzy, tutaj goniec na C5 zostało zagrane. Bardzo normalny ruch przede wszystkim, ale też nieco zaczepny. Zobaczcie, że chcemy zbić na F2. I teraz, jak się zachować, moi drodzy? No właśnie, Tomasz Markowski zagrał ruch E3. I to nie jest najlepsze posunięcie, zaraz wytłumaczę, dlaczego, jak należałoby zagrać. Otóż najlepszymi, rozwiązania, naj, najlepszymi rozwiązaniami na pewno są najprostsze rozwiązania. Roszada byłaby dobrym ruchem i dziwię się, że arcymistrz tego nie wykonał. Oczywiście nam się to łatwo mówi, łatwo się analizuje. Gorzej jak jest stres, są mistrzostwa Polski, ogromna pula nagród, no to te decyzje podejmuje się trochę trudniej. Na pewno tutaj to pan Tomasz obawiał się ruchu E3, tylko że ten ruch nie jest aż taki groźny. Zobaczcie, tutaj należałoby spokojnie wybić. Zawsze goniec tutaj e, pośrednio broni. No te, tutaj goniec mógłby oczywiście dać szacha, tak? No i tak naprawdę nic się tu złego nie dzieje. Z, y, jak na przykład będzie zrobiona roszada, idziemy sobie skoczkiem na C3. Pronujemy skoczek E4 z opcjami wymian figur. E, no ale na przykład skoczek G4, bo to się narzuca oczywiście, żeby zagrać na F2, i trzeba wiedzieć, jak zareagować. Otóż moi drodzy, skoczek E4. Normalna reakcja, zobaczcie, jak będzie szach to wybijamy i białe są w porządku. Tutaj białym absolutnie nic nie grozi. A jeżeli taki pionek by chciał nam przepędzić tego skoczka, to mamy bardzo silny ruch skoczek D6 i to czarne by mogły mieć ogromne kłopoty po ruchu właśnie F5. W następnym posunięciu, na przykład po roszadzie naturalnie można wyprowadzać tutaj skoczka, czekamy, aż go niec wybije i my wybijamy, żeby po wybiciu ewentualnym nie dostać widełek z koczkiem na hetmana i wierzę no tak mogłoby pójść niestety tutaj białe zagrały e3 co się wydaje też takim sensownym że tak powiem klinem na tego gońca i hetmana Lecz po biciu na D3 często bywa tak, że ten pionek no, jest zdobyty, oczywiście, ale miały na pewno nadzieję na to, że zaraz zagrają skoczkiem, skoczkiem, i tam za chwilę ten pionek zostanie odbity. Trzeba się sprężać, żeby to wykonać. Takie ruchy jak go CF1 absolutnie nie wchodzą w grę, moi drodzy, bo to strata tempa. I teraz tak: albo ten pionek będzie ogromną siłą, albo stanie się słabością, aczkolwiek pamiętajmy, że pion został wzięty. Za darmo w tym momencie, więc w razie czego czarne oddadzą piona i grają sobie dalej. Białe zrobiły spokojnie roszadę, tutaj czarne również zrobiły roszadę i skoczek na C3 wyszedł i tutaj Kacper Piorun mu naprawdę muszę przyznać, że albo bardzo dobrze się przygotował, mógł mieć te pozycje na szachownicy w domu, wcale bym się nie zdziwił, albo naprawdę ma genialne pojęcie o szachach, znaczy tego mu absolutnie nie odbieramy, wiem, że ma genialne pojęcie o szachach i potrafi naprawdę grać niestandardowe pozycje bardzo silnie i dobrze czuje Hetman A6, kto by z Was taki ruch zagrał, moi drodzy? O co w tym posunięciu chodzi? Przede wszystkim Uderzamy w piona i nie pozwalamy odejść skoczkowi z D2. Nie pozwalamy rozwinąć się białym, bo białe na pewno chciałyby tak zagrać, albo tak chciałyby zagrać, żeby tego pionka odbić. A tu het czai się na pionka C4. No właśnie, i to jest bardzo niewygodne dla białych. Białe z kolei zagrały skoczkiem tutaj na E4, co się wydaje takim fajnym, normalnym ruchem, lecz spokojne odejście na E7. Zobaczcie, nie zawsze wycofanie figury musi się wiązać z tym, że no gramy gorzej, gorszy ruch. Absolutnie nie. To wycofanie figury jest fantastyczne i logiczne przede wszystkim, bo po wymianie goniec zwyczajnie wybija i świetnie patrzy na diagonale. Zobaczcie, że czarne no, nie mają teoretycznie problemów z rozwojem. Te figury wprawdzie jeszcze stoją w miejscu, ale to jest za moment. To już moment, moi drodzy. I tutaj bardzo dokładnie by trzeba było grać białymi. Niemalże komputerowo bardzo ciekawy ruch na przykład C5 istnieje, żeby przyblokować nieco te pionki yy, i ten skoczek myślę, że fajną rolę by spełnił. No, ale wiecie, to się łatwo mówi, trudniej się gra w turnieju. Wieża B1 zostało zagrane niestety nie najlepsze posunięcie. Yy. Wydaje mi się, że tutaj Pan Tomasz próbował takie B4, B5 chciałby się rozwinąć, ale tu trzeba grać bardzo dynamicznie i właśnie Kacper Pion taki ruch wykonuje. Może tutaj um, spróbujcie zatrzymać sobie materiał i znaleźć taki dynamiczny, fajny ruch rozwojowy dla czarnych. Otóż to posunięcie, moi drodzy, to D5. Jasne, D5 rozwiązuje tu wszelakie problemy czarnych, jeśli chodzi o rozwój, za chwilę skoczek wyjdzie, za chwilę goniec wyjdzie, otwiera się linia tutaj D, no i atakujemy stępem tutaj w środku figurkę. Bicie na F6, bicie na F6, pionek wybił i co zrobił Kacper Piorun? Oczywiście, że wybił na D5, nie boimy się stracić piona, białe przyjmują oczywiście tego pionka. I moi drodzy, goniec E6. Aktywna figura została wymieniona za mniej aktywną. Słuszna decyzja. No tutaj białe raczej nie mogą się wycofać. Zauważcie, tutaj ten pioneczek miałby problem. No i to jest konsekwencja tego ruchu wieża B1, niestety. No tutaj zostało wymienione i Hetman wymienił. I cóż to za pozycja, moi drodzy? Ta pozycja jest lepsza dla czarnych. Zdecydowanie rozwój jest lepszy i jeszcze pionek wisi. No. Tak, bardzo się ciężko grywa, bo tu zaraz A3 wchodzi, rentgen niesamowity. No bardzo trudna pozycja, a pionków nie chcemy oddać. Taki ruch na przykład jak B3 też jest takim myślę, że ciężkim ruchem. A3 ewentualnie to są wszystkie trudne posunięcia dla białych w trudnej pozycji. Nie zazdroszczę. Ze względu na to, że czarne naprawdę rozwój mają tutaj bardzo łatwy. No B3 właśnie nastąpiło i co grać, moi drodzy? Czy wybić tego pionka na B3, czy przepychamy? Otóż Kacper Zagrał A3. Zobaczcie, sparaliżował figury przeciwnika. Głównie gońca. Skoczek, wprawdzie, ma tam jakieś opcje, ale nie za dużo, bo tutaj jeszcze B5 czyha. Skoczek zagrał na F3. Wieża D8, rzecz jasna, od razu pionka bronić należy. Goniec na D2. Nieco się białe rozwiązują figurowo, ale skoczek w końcu wyszedł na C6. Wszystko jest kontrolowane, i tak naprawdę można powiedzieć, że yy, może to za wielkie słowo jak cukcfang w pozycji grze środkowej, ale do tego powoli zmierza, że białe tutaj mają. Nie mają za dużego wyboru, jeśli chodzi o jakieś takie aktywne posunięcia. No niestety, niestety, tutaj siła gry ze strony czarnych jest piorunująca, że tak powiem. E, pozdrawiamy tu Kacpra Pioruna. Wieża na C1, moi drodzy, i wieża D5. Ta wieża. Centrum szachownicy czuje się wyśmienicie, ona we wszystkie strony tu ma opcję, żeby sobie zagrać, ale głównie chodzi o to, żeby zdwoić tu wieżyczkę i mocno pilnować pionka, który w tym wypadku stał się ogromną siłą. Goniec zagrał na C3, co zrobił Kacper Piorun? Nie zastanawiając się, raczej zastanawiając się oczywiście na pewno w partii, ale wymienił, wymieni, wymieniła tutaj wieża, wybiła i D2 moi drodzy. D2, pionek mocno zaawansowany, 23 ruch, czarnymi wbiliśmy się tutaj w pionkiem. W obóz przeciwnika to rzadki widok. Otóż y, musimy zwrócić uwagę, czy takie bicie jest dobre. Y, mianowicie nie jest no prosta sprawa. Zdwajamy wieżę, grozimy wzięciem, a jeżeli wieża C2, to moi drodzy skoczek B4 i tutaj są ogromne problemy, y, więc tak y, zrobić nie można. Tutaj białe zagrały wieżą na C4. Hetman kulturalnie na E6, zobaczcie, Hetman szuka sobie fajnej placówki na B2, jakby tu jeszcze piona zbił, to w ogóle jest pozamiatane, to jest w ogóle bardzo trudna pozycja, król zagrał na G2, no taki ruch, wiadomo, skoczka bronimy, bo co grać, wieża AD8 i widzimy, wszystkie figury czarnych są na swoich, Maksymalnych pozycjach, że tak powiem. H4 nastąpiło, tutaj H6, zawsze taki lufcik spokojny w takiej pozycji, gdy przeciwnika trzymamy. Zobaczcie, Hetman jest przytwierdzony do pola D1. Hetman w ogóle w tej partii się jeszcze nie poruszył i to jest jego wielki problem. Zostało zagrane G4. No bo cóż mogą grać tutaj białe, tak się szarpie białe G4, ale to już taki powiedzmy atak ślepiej kiszki można powiedzieć i tutaj czarne bezbłędnie B5 atakują wieżę, wieża F4 i Hetman ruszył na B2 widzimy, że wieża z C4 już nie jest w stanie obronić punktu C2 i w tym momencie nastąpiło G5, no atak, atak, ale ten atak już nie jest kompletny czarne się tu niczym nie martwią, moi drodzy, proste posunięcia wieża C5, grozimy wieża C1, skoczek zagrał na D4, co zrobił Kacper? Nie musiał się za dużo, niestety, wysilać w tej partii. Po prostu wybił skoczka, wybicie pionkiem i wieża zbiła na D4. Zobaczcie, odbił piona, pion więcej, ten jest zaawansowany. Przy, przy ciężkich figurach w akcji pozycja jest naprawdę bardzo trudna i już w zasadzie przegrana. Hetman zagrał na F3, wieża wybiła na F4, Hetman wybił i wieża C1, moi drodzy, z opcją do robienia, tutaj już pionka i. Na przykład Hetmana. W tej pozycji białe poddały partię. No moi drodzy i słusznie, bo y, kompletnie nie ma co grać. Takie ruchy już się nie boimy, to zawsze Hetman broni. A tutaj za chwilę jest promocja piona. Y, no cóż, y, bardzo gładko to wyszło. Przygotowanie jednak jest myślę, że istotną, y, istotnym y, zadaniem tutaj w Mistrzostwach Polski. Kacper Piorun wygrywa czarnym kolorem z Tomaszem Markowskim. Wam serdecznie dziękuję za uwagę. I zapraszam do kolejnych partii z Mistrzostw Polski. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło i zdrowo. Cześć.